dzisiejszym odcinku zajmiemy się montażem systemu rynnowego Inguri oraz przygotowaniem połaci do pokrycia. Pierwszym etapem naszej pracy jest poziomowanie deski okapowej. Jest to podstawą do wyprowadzenia prawidłowych spadków na rynnie. Następną czynnością jest montaż pasa podrynnowego. Po rozmierzeniu deski okapowej przygotowujemy obróbkę tak, żeby zostawić miejsce na podbitkę, którą po zakończeniu prac dekarskich będziemy montować już pod okapem. Blachę musimy wytrasować, to znaczy wyznaczyć wszystkie miejsca cięć i zagięć tak, aby zagwarantować prawidłową funkcję techniczną i wizualną tej obróbki. Mamy zamontowany pas podrynnowy. Przystępujemy do montażu rynny. Pierwszą czynnością jest rozplanowanie mocowania haków czołowych w sposób zapewniający ustawienie prawidłowego spadku rynny. Haki czołowe przykręcamy do deski okapowej, co stanowi główne mocowanie tej obróbki. Odległość pomiędzy hakami rynnowymi to 60 cm. Dokręcamy pierwszy hak, następnie wyznaczamy linię spadku rynny w kierunku odpływu i montujemy hak ostatni. Różnica wysokości pomiędzy skrajnymi hakami stanowi wartość spadku rynny. Wyznaczamy linię montażu haków wewnętrznych i montujemy je według wyznaczonych poziomów. Prawidłowo wyznaczony spadek rynny to około 1,5 mm na metrze bieżącym. Planujemy miejsce odprowadzenia wody. Wycinamy otwór odpływowy i montujemy rynnę w hakach rynnowych. Zakładamy odpływ rynny. Przed montażem demka rynny pamiętamy o uszczelce EPDM, którą wklejamy w specjalnie przygotowaną do tego fazę w demku. Do połączeń odcinków rynny lub montażu narożników stosujemy tzw. stabilizator łącznika. Element ten dodatkowo wzmacnia połączenie, usztywniając je i zachowując sztywność połączeń. Następnym elementem podnoszącym jakość systemu jest złącze rynny. Spełnia ono bardzo ważną funkcję w całym systemie. Oprócz łączenia ze sobą elementów rynny w sposób estetyczny, ma również za zadanie uszczelnienie tego łączenia i zapewnienie dylatacji pracy termicznej rynny. Wyposażony w specjalną uszczelkę EPDM stanowi bardzo trwały i odporny na działania atmosferyczne element wyposażenia systemu. Złącze zapinamy na dwóch sąsiednich odcinkach rynny, zostawiając pomiędzy nimi przerwę dylatacyjną o wartości minimum 5 mm. Złącza nie montujemy mechanicznie do rynny. Następną bardzo ważną obróbką jest listwa okapu. Zadaniem tej obróbki jest odprowadzenie skroplin poza pas podrynnowy. W przypadku zastosowania haków czołowych bezpośrednio do rynny. Przygotowaliśmy okap. Przystępujemy do montażu folii wstępnego krycia. Jest to jeden z najważniejszych etapów naszej pracy. Musi być wykonany perfekcyjnie i z uwzględnieniem 100% szczelności. Wykonujemy z folii obróbki wszystkich elementów znajdujących się na połaci dachu. Okna dachowe, kominy, obróbki przyścienne, wyłazy i tym podobne. W naszym przypadku rozpoczynamy pracę od wyłożenia kosza dodatkowym pasem folii. Następnie poziomymi pasami układamy folię na połaciach dachu, wprowadzając ją jednocześnie na zakładkę w rynnę koszową. W ten sposób mamy w koszu kilka warstw folii, co stanowi jego dodatkowe uszczelnienie. Montujemy kontrolaty i rozmierzamy ustawienie łatnośnych pokrycia w zależności od parametrów materiału, który chcemy zastosować.